Czas na działanie! Czas na zakaz! Czas na zakaz! Warunków na fermach futrzarskich nie da się poprawić i pokazaliśmy, że cierpienie zwierząt na futro nie ma granic i zwierzęta cierpią tak samo w Polsce, tak samo w Finlandii, tak samo jak zresztą cierpią w Chinach. Musimy fermy futrzarskie zamknąć w Polsce i doprowadzić do tego, żeby zniknęły z całej Europy. Polska jutra! Kraj bez futra! Polska jutra! Kraj bez futra! W minionych latach politycy dali nam ogromną ilość obietnic i ogromną nadzieję na to, że horror na fermach futrzarskich wreszcie dobiegnie końca. Będąc zagazowanymi w wózkach takich jak ten, będą umierać w agonii, będą się męczyć, a te, które przeżyją, będą dobijane przy użyciu szpadla albo pręta. Cierpią na kanibalizm. Dokonują aktów autoagresji, potrafią sobie z tego stresu odgryźć kończyny. To są dzikie zwierzęta, które są zamknięte w absolutnie jałowym środowisku, w ciasnych klatkach. My nie jesteśmy w stanie tym zwierzętom w żaden sposób pomóc. Inspekcja weterynaryjna jest głucha i ślepa na cierpienie zwierząt futerkowych. My walczymy o to, żeby te fermy zniknęły z całej Polski. Tak jak dzieje się to w innych krajach w Europie. Mimo całkowitego braku wsparcia inspekcji weterynaryjnej, to nie możemy tego zakończyć. Ale są osoby, które mogą to zakończyć i to są posłowie i posłanki, senatorki. Będziemy prosić w imieniu zwierząt o wprowadzenie takiego zakazu do skutku.